don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Ja pierdzielę, jaki ekstra klimat. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Call of Juarez Gunslinger. I na samym początku chciałem powiedzieć, że to, że teraz wchodzę w paradę głównemu bohaterowi, jeżeli chodzi o dialog, jest jednorazowe, ponieważ zamierzam wszystkiego uważnie słuchać, więc nawet jeżeli będę coś mówił, to kiedy kolej zacznie opowiadać, to będę przerywał. Jaki klimat, ja pierdzielę, ale super. Dobra, chyba tędy. Bardzo ładnie gierka chodzi. Mimo najwyższych ustawień jest naprawdę spoczko. Tak po prostu idziemy przed siebie chyba, na razie. Zero. Czy... o. Chwila, jeszcze trzeba się raz zobaczyć. Tak, to jest o, ale zero. Celownik. Aha, tu cię mam. No, strzelanie jest bardzo przyjemne. Aczkolwiek jak na razie nie mam takiego dobrego feelingu jak w Call of Juarez Więzy Krwi. Nie mogę wziąć konika jeszcze. Tam już jest strzelanina. So that's just what I did. Uh-huh. Strzela się bardzo spoko. Naprawdę. Gdzie? Ej, serio, gra jest ekstra. Znaczy, tak, ciężko mówić, jeżeli się jeszcze mało grało, ale... No, żeby was. Ciekawe, co to jest to sokole oko. Dobra, to chyba się pokuszę o jakiś bliższy dystans.
Aczkolwiek jak widzicie, grafika jest utrzymana raczej w stylu Borderlands. Okej, mogę się zakraść. O, sekrety są. Wow, bardzo spoko. Mam poziom. No i to jest to, co sprawia, że jestem ciekawy, jak ta gra będzie wyglądała, bo moim zdaniem 12 umiejętności na każdy styl walki to trochę mało. Ja oczywiście zamierzam pójść w Desperado, co już mówiłem. Mogę kupić to albo to. Dobra rozkmina. Znaczy, oczywiście zaczynamy od tego. To nie ma nawet mowy, aczkolwiek jestem ciekawy, czy tu można rozwijać po parę razy ten sam talent, czy... jakoś to sobie poczytam. Przydałby się jeszcze jeden rewolwer. No ej! On się obrócił tak w ogóle bez żadnego powodu. Jakbym jeszcze cokolwiek widział tutaj. Jak ja mam tego uniknąć? Ale super! Okej. Ktoś jeszcze? Nie widzę w ogóle wskaźniku życia. Czyli muszą się naładować te dwie czaszki po prawej na górze, żeby móc korzystać z tego uniku, z tego unikania kuli. No śmiało, ja potrzebuję jeszcze jednego rewolweru, żeby się dobrze zabawić. Ale z kulkami jak zwykle nie ma problemu w tej grze. No kurde. Cwaniaki. Czy tu jest jeszcze jakaś broń do podniesienia? No do końca nie wiem, jak tu można podnieść jakby broń na drugą rękę. Shit. O, tu jeszcze można było to rozwalić. No trochę szkoda, że jeszcze nie wiem, jak podnieść ten drugi rewolwer, ale... Do tylnego wejścia gdzie? A, do farmy, okej. Okay. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. No, jest ciężko, panie i panowie. Jestem też ciekawy, czy ten oddech śmierci się jakby włącza automatycznie, czy tego muszę włączać. No tak sobie kminię. A jakże mi się udało? None the worse for wear. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap. And upstairs I found Billy and Charlie Baldry. To chyba nie tutaj. How about that? Huh, you like that?
Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters. Wow, to rozumiem. Ej, jaram się jak pochodnia. To jest dopiero karabin. Tylko że trochę nie pasuje do tego typu rewolwerowca, który ja chciałem stworzyć. I co jeszcze? Jeszcze do tego pod... O, kurde. Wow, trolala. Shit, ja nic nie widzę. Wow, są jeszcze specjalne takie jakby nagrody za to, że się kogoś zabije, kiedy się jest już tuż prawie zabitym. Ej, masakra. Ale... Aha, czyli oni strzają po prostu przez ścianę, tak? Odpocznijmy sobie. Niech kolorki wrócą. To wszyscy? Nie, jeszcze nie? Shit. Ale spaliłem. Chyba za wcześnie po prostu wcisnąłem. Aha, czyli tu chodzi o kontrę. Dobra. Nie strzaiłem tego. Co? Trolala. You directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Czy to jest na pewno dobra droga? Those poor sons of bitches are done for. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that made... Ta gra miażdży. Dobra, to mamy stajnie, a na teraz już zakończę. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, hej! Mr. Graves, please.